Zaprezentuję teraz Państwu część, fragment w zasadzie ekspozycji zewnętrznej na obwodzie drogowym, który składa się przede wszystkim z różnego rodzaju drogowskazów. Drogowskazów kamiennych, ramiennych, po wojnie stosowanych i najnowszych, jakie w tej chwili obowiązują na naszych odcinkach dróg. Kamienne to datowane jest na 1823-24 rok i tam rozróżnić to można w ten sposób, że tam, gdzie jest zaciosane, bo te litery są wyciosane w kamieniu, gdzie podana jest liczba w milach, to jest okres początku XIX wieku, a tam, gdzie podane odległości w kilometrach, to jest koniec XIX wieku. Po wojnie zastosowano drogowskazy ramienne, które tutaj Państwo widzicie. Tło było żółte, obwódka czarna, napis czarny. Jeżeli obwódki czarnej nie było na drogowskazie, to było wiadomo, że jest to odcinek nawierzchni gruntowej. Przedstawiam również najnowsze drogowskazy, jakie obowiązywały w 2012 roku, czyli na Mundial. Nie są one objęte kodeksem drogowym, ale były ustawiane, żeby ułatwić podróżowanie dla kibiców.